No okej, siemanko, z tej strony Enzy i witam was dzisiaj wszystkich w kolejnym odcinku z Wyjskiej Przygody. No dobra, słuchajcie, witam was wszystkich na kolejnym odcinku z Wyjskiej Przygody. No i słuchajcie, o co chodzi, dlaczego jesteśmy normalnie w domu, a nie w świecie Króla Lwa, tak jak niedawno byliśmy, a to dlatego, że tamten świat po prostu, no niestety jest zbugowany przez ilość modyfikacji, która została dodana już do paczki. Po prostu ona się miesza z innymi modyfikacjami, które dodawały jakieś inne światy i tak dalej. I sami mogliście zauważyć, że po prostu świat, który normalnie powinien być na tej modyfikacji Króla Lwa, zupełnie inna trawa, tam jakieś lwy powinny latać i tak dalej. Tego niestety nie było, był zwykły świat, jakieś tam inne w ogóle dungeony się tworzyły z tego zwykłego świata. Nawet nie mogłem znaleźć hien, które tam chyba w nocy się pojawiały czy coś takiego. Sami pisaliście mi w komentarzach zresztą, że było coś takiego, że one chyba właśnie tam w kopalniach się pojawiały nocą. Jakoś tak próbowałem je znaleźć, ale naprawdę nic z tego nie wychodziło. Więc stwierdziłem, że no po co tutaj siedzieć, po co się męczyć, skoro ta modyfikacja nie działa poprawnie, skoro no możemy wyjść i po prostu porobić coś innego. Słuchajcie, chciałbym zrobić sobie jakiś tutaj prowizoryczny domek, ale póki co będę budował tak sobie i pogadam sobie razem z wami tutaj, bo chciałbym was o coś zapytać, a chodzi tutaj o jakieś zmiany na kanale i tak dalej, bo ostatnimi czasy po prostu zauważyłem, że aktywność pod odcinkami z Minecrafta zaczęła drastycznie spadać, być może też przez to, że przez wakacje się opieprzałem i rzadko wrzucałem tak naprawdę filmy. Nie wiem, czym to było spowodowane, ale prawdopodobnie tym, że po prostu byłem zmęczony tym wszystkim, chciałem odpocząć i to sobie zaowocowało aktualnym stanem rzeczy. Ale słuchajcie, chciałbym zacząć robić też coś nowego tutaj na kanale, a nie tylko Minecraft i Minecraft, bo to naprawdę jest powoli męczące, powoli tracę po prostu motywację do nagrywania Minecrafta. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, że całkowicie chcę przestać go nagrywać, tylko żeby wprowadzić jakieś tutaj inne, powiedzmy, gry też w obieg, wrzucać co jakiś czas jakieś inne materiały, robić coś innego, nawet w Minecrafcie po prostu. Chciałbym się dowiedzieć, co byście chcieli oglądać na moim kanale. Co by wam się spodobało, jakieś dłuższe serie, czy jakieś tutaj krótkie odcinki, jakieś głupoty. Tego jest naprawdę dużo i po prostu mógłbym sam wymyślać większej rzeczy, ale chyba lepiej, gdybym zapytał po prostu was, co wy o tym myślicie i jakie mielibyście właśnie pomysły tutaj na nowe materiały na kanał. Myślałem też o robieniu, no, po prostu nagrań z kamerką, coś w stylu Q&A, po prostu jakieś takie, wiecie, no, głupie tam gadanie. Plus jakieś inne gry poza Minecraftem, ale też nie mam za bardzo pojęcia, co byście chcieli oglądać, bo to wy też tworzycie ten kanał i może po prostu uda wam się podesłać mi jakąś bardzo fajną grę, która mi się spodoba i wtedy będzie jeszcze lepiej przy nagrywaniu. A powiem, o Jezu, co mnie coś bije tutaj? Czerwona mrówka głupia mnie bije. Tak naprawdę miejska przygoda cały czas będzie mi się wydaje tutaj. W ogóle chodźcie, może przejdziemy się do jakiegoś innego świata. Nie wiem, czy do świata mrówek, bo tego domu mi się chyba nie chce budować dzisiaj. Powiem dzisiaj taki lightowy odcinek chciałem zrobić, jako że jest niedziela, taki odpoczynkowy. Generalnie też jak jest wrzesień, to chciałem zacząć nagrywać materiały od poniedziałku do piątku, plus w weekend jakiś materiał. Chodzi o to, że większość z was chodzi do szkoły i zdaje sobie z tego sprawę i chciałbym... Aha, no i wywaliło Minecrafta, więc bardzo fajnie. Chciałbym po prostu w momencie, gdy wracacie ze szkoły, bo już do szkoły nie chodzę, mieć dla was gotowy materiał, czyli tak godzina 14-15, żeby już coś na tym YouTubie było, gdy wracacie ze szkoły, żebyście mogli sobie coś obejrzeć, więc wydaje mi się, że to jest całkiem spoko pomysł. Tylko właśnie potrzebuję tutaj jakichś twórczych pomysłów, co by to mogło być poza samym Minecraftem, bo srać cały czas Minecraftem to po prostu każdemu po prostu się to znudzi. A tak naprawdę, gdy dojdzie do tego wszystkiego jakaś inna tutaj właśnie forma filmów poza Minecraftem, może być ciekawiej i świat mi się zbugował chyba w Minecrafcie, bo w ogóle się nie odpala, więc bardzo fajnie, cieszę się, że takie coś wyszło. Super. Po prostu muszę wgrać od nowa jeszcze save'a, więc zaraz się widzimy. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem właśnie, wszedłem do świata i jak widzicie, jestem z powrotem właśnie tutaj w świecie Króla Lwa. Jest noc i to chyba zakończyliśmy na tym poprzedni odcinek, mi się wydaje. Tak jak mówiłem wcześniej, no ciężko tutaj cokolwiek jest znaleźć w nocy w kopalniach. Zaraz mogę zejść jeszcze raz wam pokazać zresztą to. Tak jak mówiłem wcześniej, co do tych materiałów, chciałem, żebyście pisali właśnie komentarze z propozycjami, co mógłbym nagrywać.
i tak dalej, bo sami widzicie, że teraz tych materiałów jest trochę mniej na kanale. Przez to wszystko, że po prostu braknie mi pomysłów i no, nie chce mi się aż tyle tego Minecrafta tak naprawdę nagrywać, bo to się wszystko nudzi, nie można cały czas od naprawdę długiego czasu walić cały czas tymi samymi materiałami, cały czas tym samym contentem, bo to może się znudzić i człowiek po prostu już ma po prostu dosyć w pewnym czasie tego. O Jezus, co to jest w ogóle? Iść to stąd. Bez jaj, ale ich się tutaj dorwało do mnie. Musiałbym dorwać chyba tutaj sobie pochodnie, bo tak to ja za daleko nie dojdę. O Jezus, ile tam jest potworów. Ja nie mam pochodni, nie mam jak w ogóle chyba tutaj... No nie, no nie mam w ogóle nawet węgla. Więc powiem wam słabo. Nie no, tutaj ciężko znaleźć cokolwiek, nie czy ta kopalnia w ogóle będzie miała jakieś głębsze dno, ale no nie ma sensu tutaj siedzieć, wam powiem. Bo jednak nie ma tutaj tych... tych hien. Tak samo jak przed chwilą widzieliście, skraszowałem Minecrafta, już w ogóle nie mogłem wejść do świata przez to, że świat mrówek też jest zbugowany. No niestety te paczki modyfikacji nie wszystkie są idealne i choćby zrobić to nie wiadomo jak dobrze, że dobrze by się grało, byłaby bardzo grywalna tutaj. Mielibyśmy mnóstwo urozmaiceń, to zawsze znajdzie się coś, co nie będzie poprawnie działało, bo tego po prostu jest za dużo. I one się wszystkie te modyfikacje ze sobą mieszają. Więc tak to w tym momencie wygląda. Najchętniej bym sobie coś zjadł. Dzisiejszy odcinek jest bardziej taki pogadankowy, właśnie o tym, co bym chciał tutaj pozmieniać, a w zasadzie co wy byście tutaj zmienili na kanale. I podejrzewam, że właśnie gdy znajdą się jakieś fajne pomysły, co mógłbym nagrać, czy też jakieś inne gry, te materiały będą o wiele częściej, bo ja naprawdę chcę nagrywać, tylko gdy nie mam co nagrać, bo albo brakuje mi pomysłów, albo nie ma nic ciekawego, tak samo jak widzicie, przeglądy modyfikacji ostatnio też no nic ciekawego się nie pojawia i wrzucam po prostu jakieś takie modyfikacje, które nie są... powiedzmy jakichś wysokich lotów. Po prostu aż mi się czasami nie chce tego nagrywać, bo... no bo to nie jest nic fajnego, tak? Taka modyfikacja, ale kurde, jeżeli od 3 dni czy tam 4 żadnego materiału nie wrzuciłem, po prostu muszę coś tam wam wrzucić, dlatego w końcu pojawił się taki materiał, gdzie musimy jakoś sobie urozmaicić to wszystko, znaleźć nowe pomysły na nagrywanie. Tak więc wydaje mi się, że jak będziemy ze sobą współpracować, tutaj będziecie mi podsyłali różne pomysły na materiały, może zrobić się o wiele ciekawiej. W ogóle dzisiaj jest niedziela, jestem jeszcze trochę, wam powiem, niedysponowany dzisiaj, ile można tak to nazwać. I stąd być może też taki odcinek, gdzie po prostu chcę z wami sobie tak pogadać o tym, co się dzieje aktualnie na moim kanale. Jesteśmy koło domku i wam powiem, że to chyba by było na tyle, no bo... nie mam pomysłu w ogóle, co mogę dzisiaj robić tutaj na wiejskiej przygodzie. Oczywiście będę chciał dalej nagrywać wiejską, ale dzisiaj po prostu chyba nie mam na to siły. Zbudowanie domu to będzie chyba nasz teraz główny cel, bo bez niego może być ciężko. A to już jest 10 chyba odcinek, więc przydałoby się w końcu jakąś chałupkę tutaj wybudować, nie powiem. Wezmę sobie, zrobię trochę pochodniów. Okej. A 64 mam. Chyba starczy na spokojnie, sobie porozświetlam jeszcze raz po prostu to miejsce. I sobie widzicie, że często tak właśnie to wygląda, że próbuję coś zrobić, a tu nagle wpadnie sobie crash i koniec, i save'a trzeba od nowa wrzucić, bo Minecraft już się nie odpala, nie? To jest porażka czasami, ale no, no co zrobisz, no? Jeżeli tak bardzo wam zależy na bliskiej przygodzie, to ja robię po prostu wszystko, żeby to wrzucać. Ale gdy pomysłu brakuje, gdy nie mam po prostu co wrzucić, nic ciekawego, co by was zainteresowało, to aż po prostu mi się nie chce tak naprawdę. Jeszcze zombiak tutaj przyszedł, trzeba będzie go ubić. W ogóle tutaj też można się przejść, bo mamy ten zamek tych szkieletów, a dobrze by było w sumie, no nawet tutaj może zamieszkać w tym zamku, żeby na spokojnie sobie wszystko poogarniać tam. Co to jest to czarne? Ender Creeper, no to fajnie. Aha, on będzie się teraz przenosił, no to super, fajnie mi się trafiło, nie powiem. O Jezus, zaraz mi wybuchnie dosłownie tutaj. O, jest gdzieś za plecami? Nie, chyba zniknął gdzieś dalej. Nie mam pojęcia, gdzie on jest. Znika i się pojawia. W ogóle tutaj chyba jest pułapka, nie? Tam na dole powinno coś być. Na dole jest złoto, ale jak to ruszę? Czy to jakoś inaczej działało? Chyba gdy... to się usunie? O właśnie, to wyleje mi się lawa na głowę, nie? Tak to właśnie wygląda ostatnio, pamiętam. No dobra, słuchajcie. Nie będę tego przedłużał.
Możecie pisać mi właśnie propozycje filmów w komentarzach. I być może jeszcze dzisiaj wrzucę wam materiał, jeżeli coś fajnego się trafi, bo no bo czemu nie, kurde, to jest taki odcinek informacyjny typowo. Pod wiejską przygodą, nie wiem czemu, w sumie mogą zrobić jakieś osobne materiały, ale no mówi się trudno i żyje się dalej, przynajmniej wiecie co się na wiejskiej przygodzie na razie dzieje, dlaczego był przez chwilę zastój w tym wszystkim. Tak więc no może dzisiaj jeszcze coś uda mi się wrzucić, wszystko zależy od tego co będziecie mi proponować w komentarzach, coś znajdę fajnego, to może jeszcze dzisiaj dla was nagram, tak więc słuchajcie, mam nadzieję, że pełno pomysłów wpadnie wam do głowy, możecie pisać wszystko w komentarzach i tak samo możecie zasubskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco z tym wszystkim, co się dzieje aktualnie. Możecie wbijać na fanpage'a, żeby dowiadywać się o najnowszych filmach. No i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale, tak więc siemanko, cześć, pa pa.